Witajcie. Z tej strony ponownie ja, Starkey. No i widzimy się znowu w Ori. Powiem wam szczerze, czekałem dosyć długo na to. I dalej nie umiem grać, ale mniejsza o to. Nie wiecie normalnie, jak się cieszę, że... No... Że właśnie mam okazję w to grać i że nie było tutaj na zasadzie jednodniowy... Ej, no jedno... Dobra, nie umiem. Może to niedobry pomysł, żeby tam iść teraz. Ja, chyba zły pomysł. No ale kontynuując. Fajnie, że jest ten... Gro przepustka ta cała. Jakiś wybuchowy ślimak, czy co? Dobra, wiecie co, nie. Co jest? Co to za miejsce w ogóle? Aha. Oj, obawiam się, że tak. Wiecie co? Muszę spróbować tylko w ten sposób. Jeśli to nie zadziała, to mamy właśnie zepsuty zapis i będę musiał nadrabiać wszystko. Więc pierwszy odcinek i drugi będą w sumie bardzo prawdopodobnie że takie same. Ja, się zepsuło się. Chyba, że mogę się teleportować tutaj, nie. Tak więc, super. Zepsuł się zapis, jestem w miejscu, którego nawet nie znam. Aj, no niestety. W takim też wypadku już nawet... Szczerze, no... Robię to przy was. Normalny. Niestety wszystko od początku. Tylko tym razem pomijamy prologa. Rozumiecie, no nie chcę mi się po prostu... Znowu... Męczyć z tym samym. W szczególności, że prolog, jaki fajny by nie był, tak, no niestety... Już nie tyle co długi, co... No szkoda mi po prostu czasu odcinkowego na to wszystko. I przynajmniej już wiem, żeby w tamto miejsce nie iść. Teraz w którą stronę była prawidłowa droga? W prawo chyba było prawidłowo. Nie. Niby grałem wczoraj, a już nie pamiętam. Normalnie brawuję. Jeśli w prawo to było, to ja idę w lewo standardowo. Muszę sprawdzić, czy da się tutaj coś znaleźć. A dobra, nie, to jest to samo, to jest to miejsce. Ostatnio tutaj też umarłem od wody. Ale co mi tam szkodzi, spróbuję jeszcze raz, tym razem nie wpaść do wody. Może się okaże, że jest tu jakaś nagroda za to wszystko. Chociaż nie wydaje mi się, żeby to miało sens. Tam coś jest. Aha. Więc tak to wrednili. Dobra. Mniejsza o to. Niby powinienem szarżować i przełazić przez to, co już znam jak najprędzej. Ja tu jednak... Oczywiście ja nie chcę tego. Ja zamiast tego zwiedzam. A nuż widelec się okaże, że naprawdę odnalazłem coś, co ostatnio pominęłem w oczywisty sposób. Dobra. Chyba znalazłem teraz coś, czego ostatnio to nawet nie myślałem o tym, żeby odnaleźć. Aha. Czyli połówka zdrowia. Ciekawe. Dalej nie pójdę. Mi to już akurat widać. Ale okej. Okay. Tak czy jak, nie ma co narzekać, a ja jestem nawet zadowolony, bo odkryłem coś, co mogłem zdobyć ostatnio, a nie zdobyłem. Ale... Bug jak nic na minus. Jeśli taka gra jak Ori się buguje w taki sposób, to... Już się boję, ile razy będę musiał kontynuować... Czy w sumie od początku zaczynać... No, może będą, nie wiem. Ja tak sobie drogą dla tych, którzy jeszcze... Nie słyszę dokładnie, czy coś, to siostra jest ze mną. A teraz to nie ma najmniejszego znaczenia, bo teraz jedyne, na czym mi zależy, to... Przejść tego Oriego. Chciałem w sumie przejść, to może dobrze powiedziane, bo chciałbym grać i w ogóle kontynuować, ale... Aha. No tak, zapomniałem, że tutaj to jest fabularne. Że tam się nie da dostać. Dobra. Nawet nie będę czekał jakoś, czy specjalnie się zastanawiał, czy coś.
Po prostu najłatwiej byłoby chyba zająć się tym samym, co robiłem ostatnio. Tutaj nie byłem, ale to pewnie jest miejsce na później, znając życie. Więc... w sumie dużo gadam i dużo robię rzeczy znowu niekoniecznie potrzebnych. Masz wyzwyczajnie. Tyle. Dobra. Bierzemy pochodnie. I możemy sruwać na pochodnie. Dobra. No to już było, Grof, ogarnij się. Nie, dobra, tam muszę bodajże zejść, to... to będzie ta zamknięta brama, tak. Dobra. W takim wypadku... tak, tego jeszcze nie otworzę. Co jest, dźwięki się zresetowały, czy to, że znowu jest tak za głośno? Dobra, efekty dźwiękowe przyciszę jeszcze bardziej. Muzyka nawet trochę podgłośnie. No, i od razu lepiej. Dobra, jest nasz kolega ptakeł, nie pamiętam jak ma na imię, ale to teraz mało istotne. Tak, dobra. Dobra, przeklikujemy. Rozumiecie, szkoda mi czasu na to wszystko. Ale bug jak nic naprawdę okropny. Powiem szczerze, no, nawet znam tego buga, bo już na jednej grupie, na której jestem. W sumie nawet co będę ukrywał, tak zwana grupa illaminatów. Ktoś pokazywał dokładnie tego samego buga i... liczyłem na to, że może udałoby się go jakoś obejść, ale no niestety. Dobra. Teraz tylko pytanko, gdzie był magnetyzm, bo... no niestety nie pamiętam. A nie chcę niczego pomijać. Nie musiałaś tego mówić, siostra. To były takie bardziej... informacje na zasadzie, że się zastanawiam nad tym i nie chciałbym tego pominąć, że o czym pamiętam. Dobra, tam to teraz nie wlizę. Tutaj też nie za bardzo. I tutaj będzie z tym złym, niedobrym czymś pierwszym, trudnym walka. Chociaż teraz, z perspektywy czasu, to już się trochę naumiałem bardziej. Ale i tak musiał mnie trafić, rzecz jasna. Nie wiem, ta muzyka nie, dalej mnie zachwyca. A, czyli Ori zebrał to, jak nie patrzałem, dobra. Dobra, idziemy, Ori, chycaj, chycaj spokojnie. Pochodnie już zepsuli, te standardowo. W sumie jak się zna grę, to tak, patrz, za to mamy 7 minut, a ja już tutaj. I w sumie po raz kolejny to udowadnia jedną rzecz, że... sprawdziłem i nie dało się wcześniej tutaj dostać, więc... no i najprościej w świecie już odnalazłem rzeczy, które powinienem odnaleźć chyba. Dobra. Wspinaj się, Ori, wspinaj się. Ale mechanika niebieskiego mchu, super. Dobra, mamy runę. Czyli kamyczka, jak zwał, tak zwał. Jest Grucisław, ale nim nie trzeba się teraz przejmować. Do kurczaka z powrotem. No i po tym wszystkim już będziemy prawie na miejscu. No, gadaj z nim, Ori. Dobra. Super. No i biegniemy. Brawo, Ori, brawo. Szybko ci to idzie. Jestem z ciebie po prostu dumny. Okej, teraz pieseł się pokazuje w tle. Nie pamiętam jak się nazywał, ale to mniejsza o to teraz. Kamyki wsadzone, można iść. No i ta oczywiście piękna woda, która jest zdatna do pływania. No i to miejsce, które później magicznym trafem będzie bezwodne. Dobra. Bierzemy życie. Idziemy dalej. I piesek się pokazuje, że chce mnie zeżreć. Trzeba tchórzować. Scenki nie da się pominąć. Dobra, muzyka znowu jest za głośna chyba. Ale mniejsza o to. Jakoś sobie poradzę. Dobra. Przyciszę jednak tą trochę muzykę. Chociaż o jedno, bo naprawdę już była za głośno. No, i teraz pochodnia. I wyzwanie. Zapomniałem, nie bić się z nim tam. Dalej nie wiem, na jakiej zasadzie on ucieka.
Więc pewnie znowu przegram to wyzwanie. A może tym razem nie? To już bym w końcu nauczył się, jak to zrobić? Chyba tak. Tak. No i teraz z tchórzu. Standardowo. Za pierwszym razem. Dobra. Widzicie, jaki jestem wspaniały? Chociaż dobra, chyba już wiem, jakim cudem to... Dzisiaj 12? Tak, siostra, dzisiaj 12, co? Może i tak, leżę wyjca. Trzeba będzie sprawdzić. Ale dobra, mniejsza o to. I to był wyjec, okej. Jesteśmy w jego leżu. I kotostwory już są. Oczywiście się mnie boją, z nieznanych mi przyczyn. No, Ori spowalnia, mamy drzewo. Chciałem w sumie... Trudno powiedzieć, czy to drzewo, czy to podobnie jak w przypadku pierwszej części były... Powiedzmy jakieś tam... Części, powiedzmy, no... już się plączę, ale... Upadłych tych duchów lasu, czy jakoś tak... No wiecie, tego czym jest Ori. Że po prostu to jest ich energia, ich miejsce spoczynku i w ogóle. Nie, ile razy bym tego nie słyszał, chyba zawsze będziemy to zachwycać. Dobra. Pomij sekwencję filmową. Wiecie, no chciałbym wam to pokazywać, ale... No nie mogę. Z powodu tego, że chcę, żeby ten odcinek był czymkolwiek nowym. A przez tego głupiego buga niestety... Jest to mniej prawdopodobne, niż by mi się chciało. No. Chociaż... Patrząc na czas, jaki mamy teraz, kiedy... Mogę powiedzieć, że szarżuję przez grę, to... Prawdopodobnie się uda. Dobra. Zależy, żeby się używało bugów, czy nie. Typu możliwość powolnego opadania dzięki pochodni i takie tam. Ja takich rzeczy użyję. Dobra. Dobra, Ori. Bij, zabij. No i tutaj bałdaje, że mamy magnetyzm, to już go sobie aktywujemy od razu. Tak, magnetyzm. Czemu magnes, jak zwał tak zwał? Inspiracja Hollow Knightem tak bardzo. On był podobny system, w ogóle wszystkiego. Ale też chodzi o sam w sobie... No można powiedzieć sam w sobie ulepszenie magnetyczne. Aha, czyli tutaj nic nie ma. Znowu się pewnie na to nabrałem, dobra. Mniejsza o to, musimy szybko przejść, ja już chcę coś nowego. Jeszcze trzeba odzyskać wspinaczkę, podwójny skok i takie inne rzeczy. Oj, mam nadzieję, że się uda. Bo jeśli się nie uda, to się załamie się. No... Ori, proszę cię. I w ogóle dalej nigdzie nie znalazłem informacji o płci Ori. Bo w sumie niektórzy mówią Oriego i w ogóle. Ale z drugiej strony, no gra sama nie odmienia imienia, więc sugeruje to, jakby to miała być albo osoba, no... No wiecie, no istota... Żeńska, albo... A, no właśnie, albo jakby to miała być... No właśnie. No i znowu... Ta gadka, nie można jej przeminąć, niestety. Dobra. Fajnie, zadanie jest. Ale mniejsza, to teraz idziemy tutaj, bo tutaj... Pamiętam, że coś można było znaleźć, więc zaraz tu idę. Nie pamiętam co i po co, ale to... Może to był podwójny skok? Dobra, mniejsza, nie pamiętam, powiem wam szczerze. A pewnie jeszcze przypomnę chwilę przed tym, jak to znajdziemy, albo nie przypomnę i dopiero jak znajdziemy, to będę to widział. Dobra, tutaj jest sekret, ale oczywiście już przede mną nie ukryje przed moim dziabadłem. Okej, tutaj chyba był powrót. Tak, to jest to, dobra. Już pamiętam miejsce, więc no. Tam później, najpierw tutaj. Coś tu było, ale no jak to zwykłem mówić? Za Chiny Ludowe ja sobie nie przypomnę, co to by byłoby. Nie. Dobra. Czyli tutaj jest... A, to jest to, tak. Challenge podwójnego skoku. Teraz już pamiętam. Nie było trudne. Nie mówię, że było trudne, tylko chodzi o to, że to tutaj jest. Tak. Nie, no bez przesady, siostra, nie jest tak źle.
Na taktykę z pamienia bić zabić też da się to wygrywać w sumie. Niby to nie jest mój styl do końca, no chociaż jak widać, czasami też sam się skupiam na bić zabić po prostu i nie patrzę na nic innego. Dobra. Tam jest przejście, ale ja najpierw oczywiście muszę odebrać podwójny skok. A dalej jest wspinaczka. To akurat pamiętam. No, więc jej. Co? Nie rozumiem, o co chodzi. No bo po prostu był jakoś przyćmiony tą mocą czy coś. Otumaniony. Albo po prostu spało mu się chciać. Tak, spało mu się chciać. Chciało mu się spać. Proszę cię, język. Ogarnij się, chociaż chwilowo. I chociaż na nagraniach. Poza nagraniami to sobie możesz wymyślać. Impuls wysyła impuls do wszystkich zakątków ciała. Tak, ale nie zmienia to faktu, że powinienem się ogarnąć chociaż na nagraniach. Na co dzień tutaj mogę gadać jakieś tak typu spało się chciać czy coś takiego, ale nie tutaj, naprawdę. Tutaj to już jest lekka przesada. Przeżyć nie można. Co? Przypomniało mi się to z jakiegoś odcinka. Takiego wnaczka się przeżyć nie można. Ale kto tu coś takiego gadał? Agnieszka. A. No tak, punkt zapisów. Jak zwykle domownicy wołają, tak więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, jestem już znowu. Zajęło to dłużej niż planowałem, ale nie jest to jakiś wielki problem. Dla was to była sekunda. Tak. No oczywiście, musiał mnie ten bebok dziabnąć. Ktoś mi przypomni, po co ja tu idę? A dobra, już pamiętam. Dobra. Mhm. Tak, wajchamy wajchy. A co mi wczoraj kłamałaś, siostra, że nawet z ptakiem nie gadałaś? Jak powinnaś już mieć podwójny skok chociażby? Mówiłaś, że nie miałeś. Mam, tak, dzisiaj jeszcze grałam. A, no tak. Chyba, że w ten sposób. Dobra, Ori, pchaj. Pchaj kamienia. Pchaj kamienia. Grzeczny Ori. Niby powtarzam te wszystkie etapy, ale jednak i tak przynajmniej są tyle fajnie zrobione, że jeśli byłbym zmuszony powtarzać, to nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Ja. Chociaż nie zmienia to faktu, że chciałbym już mieć to za sobą. I bezproblemowo po prostu móc iść dalej, wiecie, no. Ale to są tylko moje preferencje, nie wiem, jak wy uważacie. Mam dla ciebie dobrą propozycję. No. Kopię zapisu. No będę robił chyba kopię zapisu na innym slocie, za każdym razem, kiedy będę kończył odcinek. Dobra, tam już byłem? Tak, byłem. Ale tak czy siak pójdę jeszcze raz, bo daję mu tutaj darmowe życie. Więc no. Ej, Ori, jakiś... W ogóle, wydaje mi się, jakby Ori delikatnie tak wydał jakieś odgłosy przy tym podwójnym skoku. Dobra. To teraz co? Tutaj już znowu zapomniałem jakieś czegoś, czyżby? Ja. Ja gdzieś tu odpowiedziałem. Niby wyzwanie i nie wiem, gdzie dalej iść. Ja już nie powiem ci, siostra, ja widzę tylko jedną rzecz. Że nie zebrałem tu jakiejś jednej znajdźki, więc muszę... I'm done. No, od razu lepiej. O, ja was stamtąd do tamto miejsce skakałam, bez problemu. Dobra. Mamy 19 minut, prawie połowę mojego planowanego czasu, a dalej nic jeszcze nie osiągnąłem. Coś mówi, że ten odcinek wyjdzie znacznie dłuższy niż chciałem nawet. No niestety. Ale gra była taka wredna, że musiała się zbugować. To jak już powtarzam, jest moim zdaniem wielkim minusem. I na pewno przy moim podsumowaniu Oriego, kiedy już ukończę całą przygodę, no będzie mocno ciążyło na tej grze. Ale co zrobić? Spodziewałem się, że nie... Że jako gra tak długo wyczekiwana i to jeszcze będąca następstwem legendarnego już wręcz dla niektórych
Oriego. No właśnie, Ori and the Blind Forest. Czy jak ja to wolę nazwać Ori i Ślepy Las. Czy ja umarłem od... Nie, wcale nie umarłeś od tego gluta. Wcale. Moje umiejętności bycia lamem, jak widzę, w formie. Dobra. No, nie, Ori. Pamiętaj, ty nie musisz wskakiwać w te kolce. Dobra. Teraz gdzie? Bramki jeszcze nie mogę ruszyć, bo nie mam wszystkich kamieni. Widzę tylko mnie, jak jest ta ikona na mapie przypomina zniszcza. Czemu? Dobra. No to wracamy. Oczywiście glutki bijemy, bo trzeba być zabić. Ja się sam nie wiem, czy tu wrócić, czy co. Ja pamiętam tylko, że ostatnio jakimś tym chyba to otworzyłem. Tak, otworzyłem. Więc muszę znaleźć teraz tylko drugi kamień. Nie pamiętam, gdzie on może być, no więc... Nie wiem, gdzie jest ten drugi. Pomyślmy na przykład tutaj. Już tak instynktownie nawet można powiedzieć, że to odnalazłem. Nie wiem, czy to chodzi o instynkt zbieracza, czy instynkt sekretowicza, czy co. Ale już tak... Albo to pamiętam. Ale nie, bardziej mogę szczerze powiedzieć, że instynktownie działam, więc... Już prawie nadrobiłeś. Prawie nadrobiłem. Siostra, ty nie wiesz, co ty mówisz. Jeszcze dużo jest do zrobienia. A, dobra. To było wyjście stąd, no tak. No tak, to przecież było wyjście. No tak, to jest wyjście, które pozwala ci wrócić. Zaraz to zresztą zobaczysz, droga siostro. Widzisz? Jestem tutaj wyżej. Ej, czy ja tam czegoś... A dobra, tam nie dało się wleźć. No tak. I gibający się pal. Nie, Ori, wyskakuj. Dobra. Jakimś cudem glut mnie nie zabił. Najbardziej wrażliwym dla mnie momencie, więc jest dobrze. Dobra. Nie, ja muszę sprawdzić, gdzie ten metal jest. I czy mogę go... A no te. Ja jestem głupi momentalnie. Cała ścieżka ponownie i jeszcze raz do przejścia przez moją ciekawość. Tam sobie moją głupotę bardziej nawet niż ciekawość. Kością ciekawość. Nie. Yeah. Może. Ale przynajmniej wyćwiczę się przed cięższymi momentami jakimiś zręcznościowymi. Chociaż ja i zręczność są dwa różne światy. Dobra. Twój refleks jak szachisty. No dokładnie, refleks szachisty. Ale tym razem przychodzi to wszystko jakoś tak płynniej, więc może nie być aż tak źle, jakby mogło być. Teraz powinieneś spać. Cicho, siostra. Dobra, tutaj nie byłem. Ale okej. Dobra, czyli teraz tak. Dobra, zadanie też ostatnio było. Muszę znaleźć gdzieś ząb. Aha, znajdź kieł w pobliżu miejsca, w którym była walka. To chyba z tej strony walczyłem? To już mi robimy coś nowego, bo ostatnio tego nie zrobiłem. Tak więc, widzicie, jest dobrze. Chociaż nie wiem, czy ja to cokolwiek mogę osiągnąć, tak szczerze. Dobra, idę już. Nie, to chyba jest w stronę jest fabuły. Droga. Nie, to jest w stronę fabuły, to nie, uciekać stąd trzeba. Trzeba. Kła pewnie znajdę kiedy indziej. W całkowicie nieplanowanym momencie, ale mniejsza to, ja chcę tutaj nadrobić zaległości.
Wiesz co, obstawiam, że to jest droga do tego kła. I w sumie wiem, że mogłem wyciąć też to wszystko i zrobić odcinek czysty, no ale nie będę was okłamywał, ludziowie, drodzy. Nie mam tyle czasu, żeby móc tak robić. Więc no, mam nadzieję, że się nie obrazicie całkowicie, no ale po prostu ostatnie chwile wolnego czasu, które mam, poświęcam temu wszystkiemu, więc mam nadzieję, że docenicie to, że chociaż nie zrezygnowałem po tym, czy tam dzisiaj też jest odcinek, jakikolwiek on by nie był, jakościowo. Dobra. Tak, teraz tutaj możliwości regeneracji, jak Hollow Knight. Boom. Dobra, regeneracja. Standardowo przypisujemy pod B. I ostatnio nie sprawdzałem, ale widać, że nie ma tu nic takiego szczególnego. Ukrytego, dobra. Teraz tak, mapa. O, tam u góry coś jest. Dobra, to chyba wiem, nawet czym się zajmiemy, jak już odzyskam moje biedne takie metalowe coś. Chociaż tak szczerze nawet nie wiem, po co ja tak właściwie chcę to wziąć, skoro nawet nie wiem, co tak właściwie można z tym zrobić. O co chodzi? No siostra, no idę po ten cały metal tutaj, jakąś tam rudę czy coś. I ponoć jakiś rzemieślnik może coś z tym zrobić, ale nie znam żadnego rzemieślnika i nawet nie wiem, co konkretnie można z tym zrobić. Co? Ulepszy mi rogi Oriego, żeby były bardziej twarde, a nie miętkie, czy co? Zresztą on nie ma rogów, on ma uszy jakieś i czułki. Dobra, idziemy na skróty. Tylko teraz gdzie był metal? No, w sumie na skróty okaże się, że to w ogóle nie jest skrótowe. Druga inna, tankowana. Dobra. Mamy metala. I teraz dalej nie idę, nawet jeśli tam by był wątek główny, wolę się powłóczyć po nic nieznaczących miejscach niż... to machanie tym światłem tajemniczym mieczopodobnym chyba będzie mój ulubiony element. W szczególności w powietrzu, jak tak fajnie można machać i bić coś, co jest na ziemi. Dobra, niebieski mech. Dla ciebie nie ważne, czy jest mech, czy nie, tak. No właśnie nie do końca, siostra, bo nie mogę do góry nogami, tylko po normalnych ścianach tego typu, widzisz? Więc jednak ten mech jeszcze momentami bywa przydatny. Dobra. Miejsce już całkowicie zwiedzone. Mamy jeszcze 20... Mam 28 minut, więc może jeszcze zdążę jakieś nowości? Tak, na pewno zdążę coś. To zastanawiam mnie, gdzie ten dziwny kurczak poszedł se. Bo chciałbym jeszcze z nim se pogadać. Czy cokolwiek, a go oczywiście nie ma. No tchórz jeden. Dobra. Osobiście mówię, że on idzie se. A i tak jest tchórzem. Dobra, tutaj była pochodnia, ale se zgasło. No i możemy tutaj wrócić teraz dzięki wspinaczce i innym umiejętnościom. O, jakiś znak drogowy. Tutaj chyba była walka, czy nie? Nie, walka była w całkowicie innym miejscu. A, no tak, to jest to miejsce, to jakiś... Lupa? Jakiś gość tu jest. Aha, kartograf. Fajne. Mapy do połowy ceny. Nie, nie. Teraz to już jest aż za bardzo Hollow Knight. Aż za bardzo, powiem wam. Ale jakby nie by... Wow. Ocie panie, tu... Lokacja jest wielka. Przecież tu byłem, czy nie byłem? Czy nie... A, tam można było iść dalej, okej. Wow. Pełno tutaj tego wszystkiego, szczerze, ale... W sumie sam nie wiem, czy ja chcę to zwiedzać, czy lepiej nie. O, jeszcze pogadam z nim. Aha. Aha. Aha.
Pewnie jeszcze w niektórych miejscach będzie się pojawiał. Na pewno, będziesz sprzedawał mapy każdej lokacji z życia. Dobra, w takim też wypadku tutaj będę musiał niedługo przyjść. Tam też, bo jak się okazuje, nie zwiedziłem do końca. Czyli tam jaskinia się kończyła. Dobra, wiecie co? Wracamy się znowu przez całą lokację. Lamiście i w ogóle. Ale nie mam zamiaru niczego wycinać tak naprawdę z moich przygód. Chcę, żebyście widzieli wszystko to, jak ja to doświadczam. No i wracam do tej jaskini, gdzie walczyłem z wyjcem. Jak się okazuje, ona jest ślepą uliczką, więc... On był wyjec, tak? Dobra. Dawaj, Ori, pokazuj swoją wspaniałość. No, co za jełop zły, niedobry. Chodź, Glutek, pokaż, na co się stać. Dobra, cześć, kotek. Dobra. Lecim. I znowu to coś. Czyli wrogowie się tu odradzają, nawet jeśli ja nie zginę, czyli... System odradzania się jest trochę inny niż to było w pierwszym Ori. Dobra, leczymy się. Dobra, teraz tu. I po sznurku do końca jaskini. Miejmy... Dobrze mówiłam, że to tu. Tak, ale ja bałem się, że tutaj będzie postęp fabularny, a ja nie chcę jeszcze postępu fabularnego robić. Dobra, co mam... A, kolce. To może... Tak... Każdego gracza. Dobra. Aha. Wiecie, to takie... Powiem wam szczerze, trochę dziwne, że kieł leży w takim dziwnym miejscu i w ogóle... Skoro bitwa odbyła się w całkowicie innym, ale... Jak okay. Uciekał, może zgubił. On uciekał w drugą stronę. Dobra, wiecie co... Może tu są jakieś sekrety pochowane? Nawet chyba jeden widzę, ale... No niemożliwe, żebym tam teraz wskoczył samemu, bez pomocy potrójnego skoku czy jakichś innych dziabadeł. Więc... Mamy zomba, nie ma co zwlekać, idziemy zrobić jakąkolwiek nowość. Mhm. Aha, zaufał, wyciągnął metal. Okej. Jej, misja poboczna wykonana. Dobra. W takim wypadku, jak już tu w sumie jestem, to wrócimy jeszcze tam tutaj znowu. I tym razem pójdziemy pozwiedzać to tamto dalsze miejsce. Bo nie będę wam ukrywał, ja nie pamiętam, czy ja tam byłem, czy... Aha. Dobra, naprawdę jestem jakimś dzisiaj... lamem. Jasne, że ja tam nie mogłem być, bo przecież nie mam umiejętności, która pozwala to zrobić. Całe szczęście jestem na tyle ogarnięty już w przechodzeniu tego elementu, że nawet bez ubijania tych glutów, bez niczego mogę szybko przebiec. Hop. Widzicie, smyrnęłem kolce, ale mnie nie dziabnęły. Jest dobrze. Miałeś kolce, jak to brzmi? Po Staszkowemu. Wiem, ale dobra. W takim wypadku muszę iść gdzieś tędy. A jako, że muszę iść tędy, to w takim... Też... toku sytuacjowo... idziemy tam. Ale nie pójdziemy dokładnie w tamtą stronę, w którą trzeba, czyli teraz tak, tutaj. I w sumie mam 33 minuty... nagrania, a już udało mi się zrobić więcej niż myślałem, że się uda. Dobra. Wredny jesteś, to ja cię posiekam na kawałki. Dostaniesz ten zaszczyt. W sumie co był za stwór w ogóle? Zmutowany kot? Nie wyglądał jak kot. Ale ta grafika jest, jak ona piękna. Najlepsze jest to, że w sumie każde źdźbełko tutaj żyje. Każdy krzaczek. Prawie. Jak się przechodzi obok. Dobra. Tam byłem i jest ta lokacja... zła, niedobra, do której nie chcę wracać. Tutaj była pochodnia, tak? Chyba. A może pochodnia była wcześniej? Dobra, nie, tutaj była. I teraz tak, tutaj jest jaskinia kartografa. To jest rzadko słowa, tutaj. Dobra. Lecimy dalej. Co za sznurek? To są takie specjalne... O, sekret. To są miejsca, którym... od których potem będę mógł swoją mocą się jakoś odbijać dziwnie, więc...
Tam teraz też nie wlezę. A. Dlaczego pamiętaj się ostatnio przypomnikom, że ja teraz zajęty jestem? Ale żeby mnie nie włali. Dobra. Siostra se poszła. O Jezu, nie, nie, Ori. Ech, i w kolce. Dobra, mamy trzy ninja. Fajnie. Gdybym tylko wcześniej zauważył, że to jest niebieski mech, to byłoby fajnie. Wytrzymałość. Zmniejszyć liczbę otrzymanych obrażeń. Mogę mieć tylko trzy aktywne. Dobra, zostaję przy tym, co mam. Później pewnie będę żałował, że wchodzę z tym, a nie z czymś innym, ale... Jeśli trzeba będzie, to zmienię. Bo w przeciwieństwie do... Hollow Knighta, czy... W sumie jak też już tak wszystko spolszczam, to pustego rycerza. Tutaj właśnie nie ma jako tako... ograniczeń, że muszę być jakimś tam... Tam coś jeszcze... A, dobra, to było pod wodą, dobra. Nie wlezę, chociaż jest coś innego. I to nie pod wodą, więc... Chociażby tutaj coś... Tak, jakby to tu było gdzieś. Dobra. Ori, wyskakuj. Chyba już wiem nawet gdzie, co i jak. Wiecie, no wątpię, żeby mi się to udało teraz. O, dobra, udało się jednak. Brawo ja. Dobra, to jeszcze tylko delikatna regeneracja. I nie można byłoby tam pójść i w ogóle, ale... Nie. Zmysł zwiedzacza mi nie pozwala po prostu iść w miejsce, które może okazać się tym fabularnym. Chociaż w sumie wiadomo, że tam jest ścieżka fabularna, no. Dobra, w sumie nie wiem, po co ja to gadam. Prawdopodobnie do samego gadania, żeby nie było cicho czy coś. Dobra. Tak więc wracamy do początku. Tu się cała przygoda zaczynała. Cześć, dziwny stworze. Pa, dziwny stworze. Jakiś dziwny stworek. Dobra. Złe, niedobre takie coś. Tutaj też jest. I teraz tak. W sumie dzisiaj tu byłem? Tak, byłem. A może nie byłem dzisiaj? Nie pamiętam już. Wybaczcie. Ale wydaje mi się, że z tymi nowymi umiejętnościami, które nabyłem, to już będę mógł tutaj pozwiedzać nawet bardziej. Chociaż nie wiem, czemu naprawdę czuję, jakbym już tu dzisiaj był. Byłem tu dzisiaj, siostra, czy nie? Nie, no byłem. A no tak, byłem, zapomniałem. Dobra, mniejsza o to moje gadanie bez sensu i w ogóle. No, przecież tu połówkę życia zebrałem. Jak mogłem tu nie być? A no tak, tu przecież tutaj z macką można tylko dalej. Nie, moja pamięć jest dzisiaj jakaś zawodząca. Za dużo mam na głowie. A za mało na rękach. Tak delikatnie sucharem polecę. Dobra. Wyżej coś mamy. Oczywiście, że nic wartego uwagi, więc tak. Hej, pewnie przez to moje zwiedzanie dzisiejszy odcinek nie da wam zbytnie satysfakcji ani nic. No ale niestety wybaczcie. Taki już urok bycia mną i chęci zwiedzania wszystkiego naraz i zapominania. W sumie tak. Dobry pomysł, siostra. Ten odcinek, który widzicie, miał być drugim niby, a chyba wyjdzie na odcinek półtora, a drugi... W sumie może uda się dzisiaj też wam rzucić, tylko że... Powiedzmy o późniejszej godzinie. Aha. Nie wiem, czemu ta małpa mi przypomina coś z... Tą małpę z Króla Lwa, to coś mi przypomina właśnie. Niezwykła biblioteka i coś. Czemu mi to wygląda, jakby to był ten... Nasz przyjacielku. Nie, jakby to był Kuro. Chociaż to zginął. A, Wrzask! Aha. No, na pewno nie ja. Nie, wcale nie jestem duchem, czy jak to tam nazwali, czymś, co może zwabić, zbawić tą krainę czy coś. Aha. O, zbrojmistrz. O, zniżka na pierwszy zakup. Co tu mamy?
Strażnik, wykorzystuj energię. Stwórz duchową kulę, która samoczynnie atakuje wrogów. Wykorzystuj energię, rzucaj gwiazdą, która do ciebie powróci. Wybuchnij błękitnym płomieniem, zdawaj obrażenia od ognia przy atakach. Ten wybuch błękitnym płomieniem kojarzy mi się chyba z jakimś podróżowaniem, czy coś. Tutaj co mamy? Piorun, rzuć potężną świetlistą włóczną, wykorzystuj dużo energii. Aha. A to jest grzmot. Kierujesz przeciwniku potężne zmiotujące z nóg uderzenie. Wow. Czyli tutaj mam naprawdę dużo tego. Wiecie co? Chyba wezmę sobie gwiazdę póki co. Wykorzystaj nową umiejętność jak najlepiej. Następny nie oddam ci tak tanio. A jeśli chcesz patronować w pobliżu siedlisko, pokaz zapoprawić, na pewno jeszcze się spotkamy, zanim to nastąpi. Trzymaj broń w gotowości i obserwuj niebo. Siedlisko na atramentowych maczarach, co to jest? A, tutaj coś jest. Mhm. Dobra, zobaczmy teraz tą moc. Teraz to będzie pod B. Aha, czyli kosztuje trochę energii, ale mogę rzucać sobie taką gwiazdką, która będzie atakowała, spoko. Okej. Właśnie zobaczmy, czy jest coś nowego. O, aha, jest nowe. Aha. Czyli tutaj będzie pełno nowych, różnych ciekawych umiejętności, dobra. Fajnie. Tylko... Może nie chodzi o to, że droga, siostra, tylko... Wygląda to tak, jakbym... wybrał coś, co może niekoniecznie być najlepszym wyborem. Ale... mniejsza o... Co? Co to jest? Jakieś coś, ja nie mogę z tego nawet skorzystać. No cóż, dobra. Rozwiedzamy jeszcze trochę. Chociaż tak niestety czas się kończy. Jak mówię, jeśli miał chwilę wolnego, wrzucę jeszcze kolejny odcinek dzisiaj, albo nawet jakikolwiek dzień by to nie był ponadprogramowo. A póki co rozwiedzajmy, póki mamy jeszcze te parę minut. Widać, że tu energia będzie niby łatwiej zdobywać, a z drugiej strony właśnie jest bardziej potrzebna do wszystkiego. Tak więc zastanawiam się, jak to się rozwiąże. Co? Ej! Ale fajne! No, fajnie są te nowe mechaniki. Hyc! Podoba mnie się. Tylko tam znowu nie dojdę? Chcę. Kolce. Nie wiem w sumie, jak ja to mam wszystko ogarnąć, ale... No, w kolce musiałeś, Ori. Zatem musiałoś... Musiało... Nie wiem, jak się zwracać. Musiałaś, musiało. Co jak? Musiałaś. No, trudno powiedzieć, naprawdę. Chciałbym znać płeć Ori jako tak konkretnie. Wiesz co, siostra? Ori. Mówię, gra nie odmienia, to ja też staram się nie odmieniać. Dobra. Tam się teraz nie dostanę. Muszę poznać umiejętność, która nie jest bronią, tylko z szkielem jako taką. No, pełnoprawnym szkielem po prostu, a nie bronią nową. Aha, to jest zrobione, żeby móc tam powrócić. Aha, super skok. Dobra, już rozumiem. Ty fajnie to rozplanowali. Aha, czyli tutaj dlaczego trzeba było delikatniej się rozpędzić pewnie. Co? Nie no, fajne. Nie wiem nawet, jak mam to komentować. Poza tym, że po prostu ta gra mnie zaskakuje na każdym kroku. Ale żeby nie było minus, za bugi dalej pozostaje. Dobra. Już chyba, że mi wykrzaczyło. No, sruwacze, serio? I atramentowe wody. Czyli coś, co jest... niebezpieczne. O! Przypadkowo kliknąłem gwiazdkę i w sumie to mnie uratował przed śmiercią. Dobra. Co my tu mamy? Tam coś jest, jak nic. Ale co, to ja nie powiem. Okej, tu jest przejście dalej, to nie, to mnie nie interesuje. A tam są... Dobra, czyli tam nie wlezę teraz. Niestety wygląda na to, że limit swoich możliwości wykorzystałem. Aha. Milczący las. No w sumie... ciekawa nazwa. Milczący? Milczący.
teraz chyba fragment historii będzie. Oj, biedna ku. Boi się. O, ale piórko jest obok niej. Chyba. To może być coś ciekawe, jakby były też sekwencje, gdzie się gra ku. Tylko te stwory są bardzo miłe. Przynajmniej na razie, bo wiecie, może by tam się okazać, że one dają na to nie są wcale takie dobre, miłe i w ogóle. O, widziałem kolegę. Tasiego kolega. Tak. Dobra, więc w sumie mam już 45 minut, ale podejdziemy do kolegi, pogadamy z nim, na tym zakończymy. Ej, kolega. Ulenisz, Dian. Aha. Onok mi hira. Aha. A dziza mi hira? Mia dziza. Ba. Dobra. Fajnie byłoby jeszcze zobaczyć dalej co i jak i w ogóle, no ale jak mówiłem, czas mnie nagli. Mam 45 minut, czego niestety większość to było odzyskiwanie utraconego postępu. No i oczywiście jeśli wam się podobało, to mam nadzieję, że zrozumiecie moje problemy i mimo to zostawicie tego lajka czy polecicie znajomym. No i do zobaczenia już w następnych epizodach z Ori oraz innych gier, jeśli tylko znajdę chwilę. Więc trzymajcie się. Cześć. Pa.